Popatrz. Zostaw ten dom. To cię pokroję. Zostaw. Ho, ho, ho. I co? Zostaw to. No na pewno. Giniesz. Pokrojony? Za dużo zjadłeś, przetyłeś. I chyba coś ci ucięli. Ale już nie będę wnikał w co. Ja pierniczę to... Jezu! Znowu to przyszło. Iść mi z tym. Jezu, weź! Nie, 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 nie. Oj, nie, 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 nie. Czy ja mam coś takiego jak... Tak mam. Nie chcę śpiewać. Przepraszam, nie chcę śpiewać. Nie wiem, co mi naszło. Nie chcę śpiewać. Przepraszam bardzo. Moncity. Ale jak go potraktuję młotowem? Koktajl młotowa. Dobrze, to teraz się inaczej zabawimy. Czekaj, czekaj, czekaj. Co ty taka rozpędzona jesteś? Maniek, przestań. Proszę cię, przestań. Bądźmy koledzy i przestajmy się kłócić. Dobrze czy niedobrze? Chyba niedobrze. Dobra, sam tego chciałeś. Masz. I proszę mi teraz spłonąć. Ja się z tobą bić na patrzę. No na pewno, ale ten domek zostaw, ok? Czy ty się teraz zbugowałeś? No. Ohoho. Wywijasz się, tak? Wywijasz? No. Nie, 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 nie. Jezu. Uciekłem od wioski kanipali. Następnie wybrałem się do miejsca katastrofy lotniczej. Pozbierałem sobie itemki, które były w skrzynkach, które się tam raspią. I poszedłem dalej przed siebie. No tylko się nie spodziewałem, że to mnie dopadnie w lesie. A mianowicie chodzi o cieci. No tak, ale Łuki przecież był w jaskiniach i czego tu się można innego spodziewać? Przecież przyjdą nawet mutanci ci z tym otwartym brzuchem. Nie wiem jak ci mutanci się nazywają, ale te cieci mi były tutaj po prostu nie dadzą mi spokoju. One gdzieś tutaj się teraz będą kręcić i będą mnie tutaj wkurzały. No ale no cóż. Kelvin gdzieś tam w rejony uciekł. Wirginia gdzieś tam się kryje. A tutaj ja widzę, że ja mam domek koło obozu. Jezus, kolejne! Ja pierniczę, ja wiedziałem, że tak będzie. Idź mi z tym. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie będzie trzeba, to ja będę musiał stąd się wyprowadzić, albo naprawdę przygotować się na jakąś wojnę. To za mną idzie cały czas, co jest grane. Halo. To cały czas za mną idzie. Czekajcie, ja my gdzieś... Tutaj jesteś, okej, tutaj są zwierzyny. Dobra, na razie wejdę to... Wody. Mi się wydaje, że tutaj jestem bezpieczny. A teraz mi pokaż mapę. Tam jest kolejna wioska. Nie kolejna wioska, tylko tam jest ogólnie druga kryjówka. Tu są bunkry pokazane. A ja prawdopodobnie bym chciał teraz się przejść do pierwszej wioski. Do pierwszej wioski, do pierwszej bazy. Niż tutaj, bo tutaj jest niebezpiecznie. I coś może tam porobię. Odkryłem nową recepturę do tworzenia dostępnego ekwipunku. I co to w ogóle jest teraz, powiedzmy tutaj? Bomba, mieszankę leczniczą. Okej, czyli mieszankę leczniczą tutaj ogarnąłem sobie, ale nie mam chyba podstawowych jeszcze jednego materiału, czyli no roślinki. Mam aloes, aloes mam. Zjem sobie tutaj konserwy. To będzie takie szybkie jedzenie. Bo nie wiem, czy ja będę w stanie tutaj coś ogarnąć innego. No i jakieś tam mięsko mam w ekwipunku, ale to może być też bardzo mało. A jak na razie bym chciał się tym tylko ratować. Ogólnie nie wiem, po co mi jest potrzebne w ekwipunku. Już wam pokazuję.
Na przykład to wyciął krzew let ebuara. Nie wiem, po co mi to jest potrzebne, bo jak ja to zjem, to od razu mi się źle potem robi. No i też nie wiem, po co są muchomory, bo jak zjem muchomora, to nic się nie dzieje. A jednak odbija tej postaci. Okej, to nie wiem, o co chodzi. Wróciłem sobie do mojej takiej pierwszej, może nie pierwszej, ale drugiej bazy, tak jakby. I tutaj przez pewien moment się zatrzymam. Zapiszę sobie grę. Kanibale zniszczyli pierwszą bazę, mimo że nie była skończona, więc powstaje inna baza, ale mniejsza. Nakazałem Kelpinowi pozbierać belę, aby szybciej poszła budowa. Przy ścinaniu drzew pozbierałem rośliny i patyki. Mało używałem bomb, więc tym razem się pobawiłem. No i oczywiście towarzystwo. Jakby nie mógł spokojnie budować. Niestety i tak porażka. Budujemy dalej. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale pomysłem było wybudowanie balizady. Troszeczkę z wami widzowie też mogę tak porozmawiać, bo ciągle tylko takie gadu-gadu, to tak też nie bardzo. Okej, zobaczymy, czy mi się uda to, co ja planuję. Ale teraz tutaj nie mam pewności i muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Ściąć jedno z tych drzew tutaj na boku i zrobić po prostu zjazd z linką. Za chwilę wam pokażę, o co mi chodzi dokładnie. Zabieramy sobie pistolet linowy i teraz oto drzewo plus oto beleczkę tutaj. I co udało się? Bo aż nie chce mi się wierzyć. Okej. Aha. Rozumiem, o co chodzi. Dobra. A jak tam? Bo to nie może tutaj o nic co haczyć, rozumiem. O! O coś takiego teraz nam chodziło. Teraz prawdopodobnie będę mógł tutaj puszczać belki, a za chwilę się przekonamy. Kelvin też coś tam robi. Ale tutaj też właśnie zaczął padać deszcz, bo też jest i burza. Dobra, zobaczymy, czy to zadziała. Dobra, jednak zadziałało, bo drzewo się przewróciło się na linę, ale jednak nic się nie stało. I teraz, kiedy to zjecie? No, można powiedzieć, że tak jak ja bym właśnie chciał. Budowanie właśnie tego ogrodzenia będzie takie najgorsze, można powiedzieć. No proszę bardzo. Upolowałem żółwia. Pierwszego żółwia w tej grze. I co? Dostaniemy tutaj jakieś muszle, czy nie? Skorupę żółwia, czy nie? Tylko jedzonko.
Okej, myślałem, że coś więcej dostanę, ale niestety, ale nie. Coś tam pomalutku robię w tamtej bazie, ale też pomyślałem, aby sobie zrobić tutaj jakieś zapasy jedzenia, co może być troszeczkę teraz trudne akurat. Ale chociaż tutaj nie wiem, z żółwi będę miał jakieś i co nie powiedzę, że tutaj się zrespiły, a to zawsze tutaj będzie jakieś jedzonko, także na zero nie wyjdę. Zamocowałem trolkę, aby szybciej transportować kłody na budowę. Dobudowałem kładkę przed wejściem. Poszedłem na spacerek. Po drodze natrafiłem na malutki pagórek. Na dole, za górką, był obóz kanibali. Pomyślałem, aby zbudować tutaj sobie domek i połączyć to tyrolką jak najdalej od tego obozu i w razie czego bym miał szybki transport w punkt A do punktu B. Ale niestety kanibale na to mi nie wyraziły zgody. I mnie stamtąd wypłoszyły. Bardzo mi przeszkadzali podczas budowy podstawy małego domku. Ale to nie oznacza, że tutaj nie wrócę. Spotkałem kolejny obóz. Nie wiem czemu, ale chciałem przyjść na gościnę, ale nie byli dla mnie zbyt mili. Niestety, ale kolejny raz mnie torwali i musiałem się uwolnić. Ale już nie odpuściłem, skoro sam zacząłem i im wbiłem na obóz. Więc walczyłem już do końca i po ubiciu ich od razu pozbierałem wszystko, co mieli w obozie. Ale musiałem i tak szybciutko to zrobić, bo kolejni przychodzili i już chcieli mnie dopaść. I kolejny dzień powstał. Jak super, nie? Ten domek prawie jest rozebrany.
I to jest akurat na plus wychodzi. A tutaj właśnie coś powstaje ciekawego. To co wam powiedziałem przed chwilą jako lektor filmu, można tak powiedzieć, bo coś cały czas robię, a coś tam w tle zawsze mówiłem. Teraz w tym odcinku jest taka zmiana. Zapraszam was na Instagrama, bo tam też właśnie o tej zmianie zresztą powiedziałem. Lusasek.plg. Macie nazwę gdzieś tutaj podczas oglądania tego filmu, albo macie nawet nazwę Instagrama w opisie. Ja póki co nie będę nic innego robić, jak tylko budował ten domek, bo ogólnie ten domek miał być połączony z tą budką, ale mi tutaj coś nie pasowało. A jak tutaj tak zrobiłem blisko ten domek i tak spod ogrodza, to tak myślę, że to nawet lepiej będzie wyglądało, tak? Widziałem spokojnie tego czuba. Teraz pytanie, jak ja się go pozbędę? Was jest dwójka, czy trójka, czy luj wie ile? Dobra, najpierw ty, tak? Ładny headshot. Jako to kończę, okej? Okej. Nic już nie mówiłem. Okej, dziękuję bardzo. Nie musiałem się ani męczyć. Sarenko. Nie, to była Sarenka raczej. Sarenko, nie piszcz mi tam proszę, bo tylko mnie straszysz. A tutaj co? Tylko nie mogę ruszyć? Dziwne. No pomalutku tutaj rozbieram i jak widzicie dalej projektuję. Najpierw postawię sobie tutaj po jednej kłocie. Tutaj zrobię sobie wschody, aby po prostu było oddzielone, bo tutaj bym bezpośrednio wchodził do bazy, do domku, a tutaj będzie po prostu korytarz taki mini. Wejdę, taki przytomek tutaj taki będzie, o. Może tutaj coś zrobię dodatkowego, ale zobaczę. Czy ty chcesz mnie denerwować? Dobra, powiedz sobie. I tutaj będzie taki mały korytarz, a dalej zobaczymy jak będzie. Może tutaj akurat gdzieś tak zrobię te schody. Albo jeszcze o jedno rozszerzę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Póki co zrobię do końca te podłogi i zrobię o jedno belkę jako ścianę. No, w sumie wiecie o co chodzi. Okej. Ja zabieram się do roboty. I jeśli coś ciekawego się tutaj wydarzy z mini, albo będę miał atak, to wam tutaj pokażę. A w międzyczasie będę przez najbliższy czas tutaj sobie rozkminiał, jak to zrobić. Na razie się tutaj. Na chwilę się tutaj pojawiłem. Pojawiłem się na chwilę i nie podoba mi się to, że tutaj właśnie. Tak to będzie wyglądało. Nie podoba mi się to strasznie. Zobaczymy, jak to będzie tutaj dalej wyglądało, ale patrzcie na to. I właśnie, i to się ucina. A ja bym nie chciał, żeby to się ucinało. Muszę sobie zjeść i za chwilę będę dalej rozkminiał. Taka podpowiedź dla graczy The Foresta, bo nie wiem, czy każdy o tym wie, ale jeśli macie popsute mięsko w ekwipunku, to możecie sobie to upiec, a niekoniecznie wyrzucać i dalej jest to jadalne. Ja sobie właśnie tam na ognisku usmażyłem i tutaj teraz cały czas się będę tym bawił. Czy ja do tego dojdę, czy ja do tego nie dojdę? Dobra, jakaś belka tutaj jest złamana, widzę. I prawdopodobnie z tego nie będę mógł tutaj budować, a jednak mogę. Okej, spoko. Dobra, i teraz pytanie. Tutaj postawiam. I tutaj robi się taka dziura i to mi się nie podoba. A spróbuję to wyjąć. To również. I teraz spróbujemy postawić inne belki. Czy to się tutaj. Tutaj ja bym chciał tutaj dodać. No niestety chyba tak nie pójdzie. To nie oznacza, że nie będę próbował. Ale to nic z tego. Nie wyjdzie tak jak ja chcę. A fajnie by tak by wyszło. Szkoda, że to tak nie wychodzi, a na początku wychodziło.
Czyli tutaj nie pozostaje mi wyboru i muszę i tak zrobić jeszcze jeden meter w bok wyjść. Ale to jest dziwne, bo kiedyś to wychodziło, teraz to nie chcę wyjść. No, tutaj nie ma co próbować w liceum. No. Nie no. To i tak się nie uda to, co ja kombinuję. No szkoda. Jęski rozumiem, ale coś tutaj jeszcze dziwnego biegało. Nie wiem, co to było. Coś podobne do mutanta? Nie wiem. O, co to w ogóle jest? Jeski? W takim ubiorze? Naprawdę? Amina. No wiedziałem, że tak będzie. Czy śmierć, czy to się zapisało teraz, bo ja nie wiem. Śmierć? Nie. Zapisało się, jestem u nich w obozie. Okej, spoczko. Powiązuj się szybciutko. Tylko nie byliśmy też u nich w obozie, a ja chyba już 2 dni nie byłem w obozie, jeśli chodzi o wygrze 2 dni, bo ja głównie zająłem się budową bazy. No ale no, w międzyczasie jak buduję tą bazę, to mnie nachodzą i biją mnie, niestety. A ja próbuję się jakoś uratować. Nie zawsze to wychodzi, a się staram jak tylko mogę. Czy ja tutaj coś znajdę? Chyba nie. Niestety, ale tego się najbardziej spodziewałem. Nie wiem, czy to mi się uda teraz zrobić, ale ja się postaram. Potrzebuję 3 city przynajmniej, a po 4. Próbuję szybciutko swoją bazę uratować, bo mnie denerwujesz, kościół. Nie będziesz mi bazy niszczył, rozumiesz? No już mnie zniszczył. No kolejna przybłęka. Weź co zrób, Jurczynia, bo... Patrz co zrobili, zniszczyli kawałek bazy, no. No aż kur... Mało ci... Przecież oni nie mają szans z nami, to po co się zaczynają w ogóle? Ale ciekawa technika, jak rzuciłem w zbroję... Dzitom, no to od razu ci ta jakby odleciała. Ciekawa technika, no nie powiem. Mam nadzieję, że teraz ta ściana się normalnie ułoży. Tak. Ojku, no nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Ale sam sobie rozwaliłem tę jakby bazę. Na szczęście to jest wszystko do naprawienia, no ale nie fajnie tak, nie? Jak możecie zauważyć, to robi się coraz bardziej efektownie, ale też troszeczkę słabo, bo przyszła zima. A mamy 30 dzień, czyli 30 dni już mamy przeszyte, a nie pamiętam teraz, kiedy zaczynałem ten odcinek, w którym dniu, ale chciałem wam zrobić materiał z 10 dni, a nie tylko z 5, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak na razie tutaj jeszcze buduję, tylko że zimą będzie troszeczkę ciężej. Wiesz, co ci powiem? No to z Fierczynią się dogadałem. Okej. To ja ciebie zabieram na rozpałkę. Aha, na rozpałkę. Bo zauważyłem, że pada śnieg i też zaczął też padać, to tutaj zrobiłem sobie tak jakby takie pomieszczenie, taką budkę z ogniskiem. Czy tutaj można sobie coś poprzepalać i tak dalej. Także na razie coś takiego tutaj powstało, a później to muszę skasuję, zobaczymy. Okej, niech się kolejny przepala.
Zimą będzie trudniej dokończyć bazę, ale myślę, że dam radę. Nawet dzieci się zainteresowały, co ja tutaj ciekawego robię. W tym odcinku dość tych emocji i wydarzeń. Efekty zobaczycie w siódmym odcinku z serii Sons of the Forest. Jeśli odcinek się Wam taki spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, napiszcie komentarz, a nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć!